Masz do siebie dystans? Mam nadzieję, że tak. A pamiętasz swoją okładkę w ciąży w Vivie? Tak. Tadam. Kwiaty we włosach. Tak. Tutaj jakaś mgiełka. Fajna była. Słuchaj, to była taka... rozumiem, że ci się nie podobała. Ja jej nie pamiętam z tamtego okresu, bo zobaczyłam ją wczoraj. Ubawiłam się setnie. Sytuacja była taka. Wiadomo było od dawna, że muszę mieć tą okładkę, ponieważ to był proces już promocji Katynia. A byłam w totalnie zaawansowanej ciąży. To znaczy mi się podobały te światowe, takie przełomowe sesje jak Demi Moore, tak, które pokazywały u nas to, kobieta w ciąży właśnie wtedy, w tamtych czasach musiała chodzić w namiocie i właśnie się wstydzić za to, jak wygląda, a one pokazywały, że to jest piękno, że to jest kobiece, że to jest coś fantastycznego. I były różne pomysły na to, jak to zrobić i mnie się tamten pomysł bardzo spodobał, czyli uważałam, że tam był jakiś szaleństwo. No brzuch miałam gigantyczny już. Poza tym nie chciałam, żeby bohaterką tej okładki była moja ciąża. No więc wymyśliliśmy tę rubianę. To ja się też z tego śmieję, ale ja lubię tę sesję. Czyli pamiętam, też się potem śmieszną, mam taką twarz, bo to tuż przed porodem wszystkie panie to pamiętają, że takim się jest jakby takim trochę napuchniętym. I ta rzeczywiście, ja taka tam rozlana nimfa z jeziora. Ale rozanielona jednocześnie. No, oczywiście, ale tak też się z tego śmieję. W ogóle się śmieję z różnych swoich okładek. Maju, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.